Ej, Julian! Hej! Gdzie jesteś? Gdzie jest ten Twiskej? No wiesz, deskorolka. To takie, no, deskorolka. Chciałabym na niej pojeździć. Co, tata? Ty chciałbyś pojeździć na mojej deskorolce? No przestań, to jest zbyt niebezpieczne. Poza tym jesteś za stary. I złamiesz sobie kości i potem nie zarośnie. Nie, ja dzisiaj jeżdżę. No ej, pokaż! Ja przecież jak byłem młody, jeździłem jak talala. Zobaczysz, pokażę ci nowe triki. Co ty na to? Chciałabym po prostu spróbować. Och, no dobra, ale musisz uważać i wiesz, żebyś nie upadł i nie zepsuł mi deskorolki przede wszystkim. Nie, zobacz, ja ci pokażę. Jestem Martin Wróblewski, jestem mistrzem w jeżdżeniu na deskorolce, a przynajmniej byłem. Myślę, że zostały mi te wszystkie umiejętności z czasów młodości. No dobra, tata, no, ale uważaj, naprawdę mówię ci, żeby nie było, że nie ostrzegałem. No dobra, uważaj, patrz, zobacz, wow, czuję się 20 lat młodszy, ale super, naprawdę zapomniałem już jaka to jest przyjemność, co, no uważaj, bo, no uważaj, no tu jest mnóstwo zabawek, tata, uważaj, jest z przodu, uważaj, co, jak, do, gdzie, co ty mówisz, wow, moja głowa. O, gdzie ja jestem? O, moja głowa, o, pęka mi. Tata, wstawaj, co się dzieje? Wszystko w porządku? Tata, mówiłem ci, żebyś uważał, no to nie był najlepszy pomysł. Jeżdżenie na deskorolce w takim wieku. Julian, Martin, co tu się stało? Co zrobiłeś, tacie? Ja? Nic. Tata wziął moją deskorolkę i zaczął na niej jeździć. Co ty mówisz? Jakie bzdury. Tata jeździł na deskorolce? Martin, co się dzieje? Martin, czy wszystko w porządku? Co? Co? O. Tata naprawdę sam wsiadł na moją deskorolkę. Chciał sobie przypomnieć, jak to było za czasów młodości. I zobacz, co się stało. Ostrzegałem go. Idę to, zabieram to. Co za głupota w ogóle, żeby tata jeździł na mojej deskorolce. O, co tu się... Co się dzieje? No, gdzie, co... Co to za krzyki? Co to w ogóle za kłótnie? O co tutaj chodzi? Gdzie są dzieci? Gdzie są dzieci? Przed chwilą jeździłeś na deskorolce swojego syna. To właśnie to zrobiłeś. Ja? Nigdy. Co? Jak to? Nie ma takiej możliwości. Ty nigdy nie jeździłeś oczywiście na mojej deskorolce. Młody człowieku, co to za bzdury mi tu opowiadasz? Trochę powagi przy ojcu. Podejdź tutaj natychmiast. Co to? O co ci chodzi? No przecież chciałeś moją deskorolkę. Mówię, natychmiast podejdź tu. Co to w ogóle? Ta deskorolka jest tutaj niepotrzebna, absolutnie. Masz zakaz jeżdżenia na deskorolce w takim razie. O tak, trochę dyscypliny. Co, tato? O co ci chodzi? Mamo! Przecież to ty spadłeś ze skorolki, a nie ja! Jesteś głupi! Co? Czy nazwałeś mnie głupim? Kochanie, ale co ty jesteś taki zestresowany i surowy? Dyscyplina jest tutaj potrzebna, a nie głupoty ze skorolki. Ale Martin, sam je Julianowi kupiłeś. Co ci jest? To tylko mały upadek. Będziesz żył przecież. O, nie rozumiem, dlaczego jesteś taka wyluzowana. Tata, oddaj mi moją deskorolkę, to jest moja. Nie można zabierać czegoś, co się podarowało. Hej, młody człowieku, bardzo ci proszę, o spokój. Ten skateboard przejmuję ja. Ta deskorolka nie jest teraz do używania. I proszę cię, żebyś również to respektowała, żeby nasz syn przestał robić w końcu głupoty, zajął się czymś poważnym. Ale o co chodzi? Nie rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz? Co tu się w ogóle dzieje? Sam dałeś deskorolkę synowi, on ma tylko 5 lat. Jaka dyscyplina? Mamo, widzisz, co ojciec zrobił? Upadł na głowę, coś mu się stało, gada jakieś głupoty, coś mu się na pewno musiało stać. Och, przecież ja nic nie zrobiłem. No nieźle, nie wiem, naprawdę nie wiem, co się stało z tatą. Mam nadzieję, że się zaraz dowiemy. Ach. Wow! Ale śmieszne! No nieźle, ale słodkie te misiaki! Co tutaj się dzieje? Kto powiedział, żeby włączyć telewizor? Tata, chodź, zobacz, to jest nasz ulubiony program, ten co zawsze go oglądamy. Chodź, pooglądaj z nami! Co to w ogóle ma być? Żadnego oglądania telewizji. Czy mnie ktoś spytał o oglądanie telewizji? Nikt! Wyłączyć ten telewizor, już, natychmiast! Co? Ale tato, przecież ty zawsze oglądamy razem. No ale tato, przecież jeszcze się nie skończył ten program. Dlaczego mamy włączyć? Przecież jest zabawny i w dodatku to ten, co go lubisz. Już natychmiast, proszę bardzo, nikt mnie nie spytał o zdanie. Ale jak to? Nikt nie spytał mnie o zdanie. Czy ktoś mnie pytał o oglądanie telewizji? Czy możecie włączyć telewizor? Nie, nic nie słyszałem. Ale jak to, tato? Przecież mama pozwoliła. Tato, przecież spytałyśmy mamę. Mama wyraziła zgodę. Poza tym zawsze przecież oglądamy ten program. Dlaczego tak się zachowujesz?
Jak się zachowuję, to jestem tu waszym ojcem. Powinniście mnie pytać o pozwolenie. Już wyłączać mi to. Głupoty. No jesteś głupi, tato, co za głupoty. Co ja słyszałem? Och, przez 20 lat nie będziesz mogła oglądać telewizji. Absolutnie żadnej, nic, ani jednego programu. Taka kara. Co tutaj się dzieje, Martin? Czego tutaj krzyczysz? Dzieci nie spytały mnie w ogóle o zdanie, jeśli chodzi o oglądanie telewizji. I co? Ale mnie zapytały. Ciebie zapytały, ale mnie nie zapytały. Co to w ogóle ma być? To totalny chaos. Straciłeś po prostu swoje nerwy. O co chodzi? Głowę straciłeś, panowanie. Co się dzieje? Ja straciłem głowę, panowanie. Ty straciłaś orientację w sytuacji. O co? Już, Hanna. Emma, do pokoju! Co się z tobą dzieje? Ja coś mówię, żeby dzieci coś zrobiły, a ty przeciwko mnie! Co to w ogóle ma być? Przecież Martin, tobie to odbiło totalnie! Wszystko przecież było jak zawsze! To jak zawsze? To totalny chaos! Gdzie jest ten dzieciak? Mam nadzieję, że nie poszedł na deskorolkę! Mama, to na nas potwornie nakrzyczał, zupełnie bez powodu. Przecież powiedziałeś, że możemy obejrzeć temporalny program komediowy. Nic nie zrobiłyśmy. To jest na pewno sprawiedliwe i niegodziwe z jego strony. Nic nie zrobiłyśmy. Zawsze oglądamy z nim tą telewizję. Co jest? Co? Pft. Ale też schował tę skorolkę. Od razu mogę go znaleźć. Idę sobie pojeździć. Co za głupoty. Ojciec zwariował. Julian, co to ma być? Schowałem tę deskorolkę, żebyś na niej jeździł, a ty ją zabierasz przeciwko mnie? O, no tata, czego chcesz? Ja już jadę. Uważaj, odejdź, no, ej. Już nie mogę się zatrzymać, odejdź. Już, zejdź mi z tej deskorolki. Tata, uważaj. Już jest za późno, nie mogę hamować. Ała, tata. Mówiłem ci, matko. Ała. Moja głowa. Co tutaj się wydarzyło? O matko, znowu na podłodze, znowu na deskorolce. Co jest? Martin, Julian. No mamo, ja nic nie widziałem już, taty. Za szybko podszedł, nie byłem w stanie wyhamować. Ale co się dzieje, kochanie? Czy leci ci krew z nosa? Wszystko w porządku? Nie, nos jest w porządku, tylko trochę boli mnie głowa, ale wszystko okej. No matko. Och, Martin, wszystko w porządku z tobą? Tak, chyba wszystko w porządku. Trochę boli mnie głowa, ale okej, ale jak to się stało, że jestem tutaj? Przecież ostatnio byłem w pokoju Juliana. Tata, jesteś taki straszny. Dlaczego tak na nas nakrzyczałeś, mamo? Ema, kochanie, o co chodzi? Księżniczko, chodź do taty, pobawimy się razem. Co ty na to? Dlaczego tak płaczesz? Chodź tutaj do taty. Nie chcę, masz taki zły nastrój. Wszystkich nas skarciłeś bez powodu. Ja? Co? Czy Klaudia wie, że co chodzi? Ale ja nic nie zrobiłem. Jak to, kochanie? Co ty mówisz? Tak. Ale jesteś taki wredny. Dlaczego to krzyczałeś? Ja nic nie krzyczałem. Nie wiem, o co chodzi. Kochanie, ja wredny... Jesteś, no, troszeczkę wredni i niekonsekwentnie się zachowywałeś, to prawda. Dlaczego krzyczałeś na dzieci? Coś musiało stać ci się w głowie. Ja? Niekonsekwentny? Matko, nie rozumiem, co się wydarzyło tutaj. Kochani, naprawdę przepraszam, chciałem powiedzieć chwilę na deskorolce. No nie wiem, musiałem upaść, coś się musiało wydarzyć, czegoś nie, zupełnie nie rozumiem. Ema, princesko moja kochana, nic, bardzo cię przepraszam. Musiało mi się coś stać w głowie, nie chciałem być dla was niedobry. Chyba już więcej nie będę jeździć na deskorolce. A może pojeżdżę? Nie, nie ma żadnej takiej opcji. Ja wychodzę i będę jeździł na skateparku. Do zobaczenia na skateparku.